Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że znowu się widzimy, tym bardziej, że dzisiaj będę mówić o aktorce, która podbija nasze serca, a zaczęła w wieku 18 lat. Jak sama przekonywała, była uparta w dążeniu do celu, chociaż nie wszyscy wskazywali na to, że od razu ma predyspozycję do bycia świetną aktorką. Na szczęście jej upór pozwolił nam ją oglądać przez wiele, wiele lat. Ewa Ziętek, bo o niej mowa, gościła w naszych domach bardzo często, gości do dzisiaj. Dziś możemy ją oglądać w teatrze, ale także przypominając sobie kultowe filmy. W życiu nie zawsze wszystko jednak poszło u niej tak, jakby sobie życzyła. Ma sobie sporo do zarzucenia, zarówno jeśli chodzi o relacje, małżeństwa, jak i relacje z córką. Dlaczego i co u niej dzisiaj słychać, a także jak dziś wygląda jej życie, opowiem Wam w tym odcinku, więc serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć co nieco o biografii pani Ewy. Ewa Ziętek urodziła się 8 marca 1953 roku w Katowicach. Niektórzy, tak jak widziałam, piszą, że jej ojcem jest polityk Jerzy Ziętek, ale nie jest to prawda, jest to po prostu zbieżność nazwisk. A pani Ewa, jak sama przyznała, rodzice nie mieli z nią łatwo, bo ona od dziecka wiedziała, czego chce i potrafiła być bardzo zbuntowana, kiedy jej to nie wychodziło, a wiedziała, że chce zostać aktorką. I ponoć całą swoją energię właśnie w to wkładała, żeby swoje przyszłe życie, to życie związane ze sceną, estradą, zaplanować. Już jako dziesięciolatka wiedziałam, że chcę być aktorką. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło u mnie, ta determinacja. Myślę nieraz, że może ja po prostu chciałam być kochana. Niektórzy się śmiali i mówili, że aktorka tak nie wygląda, ale to mnie tylko wzmacniało, mówiła pani Ewa Ziętek. Właśnie zastanawiam się, o co chodzi z tym wyglądem już na wstępie i właśnie czasem tak jest, że człowiek powinien patrzeć na siebie krytycznie albo chociaż obiektywnie, żeby zobaczyć, czy te głosy, które do niego docierają, czy nie mają przypadkiem racji. Ale czasem mam wrażenie, że tak wielu ludzi chce drugiego człowieka tak zmiąć i ciągnie na dół, że jednak trzeba mieć tę determinację, jeżeli wiemy, że coś kochamy, uwielbiamy to robić, to po prostu jednak to róbmy, bo tylko ten upór i determinacja nas może doprowadzić do realizacji tego, co jest nam niejednokrotnie przeznaczone. Ale właśnie dodawała jeszcze raz, że rodzice musieli się z nią nagimnastykować. Bo ja muszę, bo teatr, opowiadała w Plejadzie. Dla nich wygodniej byłoby, gdybym była żoną górnika. To by rozumieli, mówiła pani Ewa. I nie ukrywała, że była wychowywana bardzo surowo. Ale mimo wszystko podążała w stronę swojej pasji. Jeszcze w szkole w Katowicach zaczęła w tym kierunku iść. Założyła kabaret, organizowała apele i marzyła o tym, żeby kiedyś zdawać do szkoły teatralnej. Mówiła, że ten świat fantazji, w który siebie wprowadzała, organizując różnego rodzaju występy, apele właśnie w szkole, podobał jej się dużo bardziej od tego realnego, bo mogła być kim chciała, był barwny, kolorowy, a nie taki szary. I cały czas zdeterminowana, mimo że w sumie nikt jej tak bardzo nie dopingował, postanowiła, że ona osiągnie ten swój cel i po maturze zaczęła się uczyć tekstów na przesłuchania do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Ale usłyszała od rodziców, szczególnie od taty, że no chance, nie ma szans, nie pojedzie, nie ma na to pieniędzy, nigdy nie będzie na takie głupoty wydawał kasy. Ale złamała się mama na szczęście, obudziła ją o 4 rano z informacją, że o 5 jest pociąg do Warszawy. Tata śpi, pociąg o 5, masz tu 50 zł i załóż czarną sukienkę, bo cię wyszczupla. No i mama nawet nie wiedziała, jak dużo tym zrobiła dla córki, ponieważ to przesłuchanie było bardzo znaczące w życiu pani Ewy. I jak sama wspominała w wywiadzie dla Onetu, no to odwiedzenie Warszawy wtedy było naprawdę niesamowitym przeżyciem dla dziewczyny, która przecież nigdy nie wyjeżdżała. Wśród gruzów jeszcze po II wojnie światowej szukała drogi do szkoły teatralnej. Byłam królową świata, bo jechałam do szkoły, mówiła. A na przesłuchaniu zobaczyła ludzi, których znała, oczywiście z filmów, swoich idoli, więc to było na pewno bardzo stresujące. Byli tam Łomnicki, Bardini, Świderski. Mówiłam dzień dobry 3 razy, bo nie zwracali na mnie uwagi i zapytałam, czy mogę ściągnąć buty, bo mnie piją. Kazali mi powiedzieć 4 linijki Urszuli Kochanowskiej, Leśmiana, ale powiedziałam cały wiersz. Bardini zadzwonił wtedy do Wajdy. A ten telefon do Wajdy nie był bezcelowy, przypadkowy, tylko Wajda
szukał do swojego nowego filmu obsady i między innymi szukał panny młodej do wesela. Więc z tej dziewczyny, która nigdzie nie wyjeżdżała nigdy, pani Ewa w jednym momencie stała się nie tylko studentką szkoły teatralnej, o czym marzyła, ale także trafiła na plan filmowy do ludzi, z którymi właśnie łączyła ją tylko ta miłość, pasja do zawodu, ale których widziała tylko z ekranu. Nagle miała im partnerować, to miało być wielkie wydarzenie, ale przeżyła szok, kiedy tam dojechała, bo oczywiście wszystko mogło się obrócić nagle o 180 stopni. W pierwszym momencie wyglądało właśnie, że obraca się w tę tragiczną stronę. Na miejscu dowiedziała się, że nie zagra, bo nie jest dostatecznie ładna. Szybko znalazłam się na zdjęciach do wesela, na których pojawiła się też Izabela Trojanowska. Ktoś powiedział do mnie: ty już nie zagrasz, ona zagra. Jednak zagrała pani Ewa, jak dobrze wiecie. I stanęła u boku Daniela Olbrychskiego. Ten angaż niewątpliwie otworzył jej drzwi do wielkiego świata kinematografii w Polsce. Film to było coś nieosiągalnego, a tu za chwilę siedzę z dziekanem Łapickim na łóżku w weselu. To był dla mnie szok. Przed chwilą byłam ze szkołą na Popiołach, gdzie Daniel Olbrychski był dla mnie półbóstwem, a tu nagle mam grać jego żonę, mówiła po latach w Plejadzie. I pewnie myślicie, rodzice musieli być dumni, na pewno tutaj nastąpił zwrot akcji. Ale nie do końca. Pani Ewa mówiła, że nigdy do samego końca nie zaakceptowali wyboru córki. Dla nich to po prostu nadal było niezrozumiałe. Woleli, żebym była normalna. Do nich zawód aktorki nigdy nie przemawiał. A pani Ewa od tamtej pory nie narzekała już na brak propozycji. Mogliśmy ją oglądać w filmach, serialach, na deskach teatrów. I choć nie zawsze były to role wiodące, to najczęściej u najlepszych. Zagrała w Człowieku z marmuru, Nauce latania, Dziewczętach z Nowolipek, Milionerze. I co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Widzowie na pewno kojarzą ją także z Alternatywy 4. Chętnie pracował z nią Marek Koterski w Dniu Świra, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, Juliusz Machulski, z którym spotkała się na planie Kołysanki, filmu, który ja bardzo lubię. W sumie pani Ewa ma na koncie ponad 100 ról. Mimo to, jak sama mówi, choć się w ogóle na to nie obraża, po wielu latach nadal słyszała o swoim debiucie, czyli o weselu. Ale jeżeli chodzi o życie prywatne, to musimy się cofnąć jeszcze do lat 70., bo jeszcze na studiach poznała swoją pierwszą miłość. Mężczyzna miał się jej wydawać idealny, bo był przystojny, zamożny, a urodziny i przyjaciół aktorki też szybko zyskał aprobatę. Na dodatek nie ociągał się, tylko szybko wyskoczył z pierścieniem i z tym najważniejszym pytaniem. Jak to mówiła moja przyjaciółka z Ukrainy, z propozycją ręki i serca. Bardzo ładnie to się tak nazywa po ukraińsku. Jednak tutaj niestety nastąpił też szybko krach. Jak wszystko było dobrze, tak szybko się skiepściło. Bo potencjalny ukochany aktorki szybko też zaznaczył, że jemu zależy na tym, żeby ona po prostu była jego żoną, a nie aktorką, więc będzie musiała zrezygnować z zawodu. Dla pani Ewy odpowiedź to była tak oczywista, prosta jak drut, jasna jak słońce. Już się więcej nie spotkali. Z jednej strony był to świetny materiał na męża, były zaręczyny, ale z drugiej strony aktorski plan na życie. Jednak kiedy on powiedział, że z teatrem koniec, to wiedziałam, co robić. Ale pani Ewa później wyszła za mąża. Jej pierwszy mąż uzyskał propozycję pracy w Niemczech. I tutaj pani Ewa chyba postanowiła, że drugi raz jednak nie warto poświęcać miłości dla teatru i zdecydowała się zrobić sobie przerwę w występach. Tymczasowy pobyt w Niemczech zmienił się w 8-letnią emigrację. W 1978 roku urodziła się córka pary Agata. Ale z czasem małżeństwo zaczęło przeżywać kryzys, a pani Ewa bardzo cierpiała z powodu braku kontaktu ze swoją największą jednak miłością, jaką były występy sceniczne. Wróciła do Polski i próbowała wskrzesić swoją karierę artystyczną, jednocześnie wychowując córkę. Kiedyś najważniejsze było dla mnie, czy dostanę rolę, czy nie. Trzeba było pracować, mówiła dla Pomponika. No ale ta właśnie potrzeba pracy sprawiła, że pani Ewa później bardzo krytycznie wypowiadała się o swoim macierzyństwie. Mówiła, że była słabą matką. Myślę, że to jest zbyt krytyczne, ale na pewno bardzo trudno było jej pogodzić pracę z wychowywaniem córki. Aktor jest jednak skupiony na sobie. Wolałabym być taką matką, która nie jest skupiona na sobie. Nie zawsze mi się to udawało. Zrozumiałam potem, dlaczego moi rodzice byli przeciwni. Pewnie nie da się połączyć jednego z drugim, mówiła pani Ewa.
Dziś zrobiłabym inaczej. Na pewno zawód nie byłby na pierwszym miejscu, dodawała w rozmowie ze zwierciadłem. A córka aktorki również próbowała swoich sił jako aktorka. Aktorka niezawodowa wystąpiła w filmie U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za miedzą, no w tej trylogii, jako Luśka. Możecie ją na pewno kojarzyć. A pani Ewa mówiła, że bardzo podziwia osoby, którym jednak udaje się do dnia dzisiejszego łączyć zawód z rodziną. Jej to nie wyszło, no ale być może dlatego, że była po prostu sama. Może gdyby miała partnera, który by ją wspierał, byłoby jej dużo łatwiej. Podziwiam osoby, które potrafią dzielić życie aktorskie z rodzinnym, które potrafiły te rodziny zbudować i ochronić dzieci. To też jest jakiś rodzaj kosztów. Trudno jest zejść ze sceny i pójść odebrać dzieci z przedszkola, ugotować zupę. Chociaż można, bo to się wszystko robiło. Ale ja nie umiem robić nic innego. Ja nie umiem nawet przyszyć guzika. Ale umiem zagrać, że szyję porządnie. W życiu normalnym niewiele z tego jest pożytku, mówiła. Natomiast pani Ewa z biegiem czasu występowała również w rolach, z których była najbardziej rozpoznawalna po latach i taka najbliższa widzom. No bo jednak najwięcej ludzi ogląda oczywiście telewizję, dlatego role w serialach Złotopolscy, a także W barwach szczęścia sprawiły, że zyskała dużą popularność. I szczególnie ten pierwszy serial wspomina z wielką miłością i czasem przyznaje, że za nim tęskni. Na planie Złotopolskich było cudnie. Przed 20 laty pracowało się troszkę inaczej. Nie było takiego pośpiechu i rzeczywiście ta ekipa była swoistą rodziną. Oni co prawda już może mieli dosyć siebie, ale równocześnie wyjeżdżali razem na wakacje. To było coś niebywale bliskiego, podkreślała. Do dziś trochę tęsknię, jak na stopklatce jeszcze to leci, to czasami sobie zerknę z nutką sentymentu. Czasami tak patrzę i myślę, znowu jestem inna, dodaje. Ale bardzo lubi te kontakty z wami, kochani, z fanami, z widzami i mówi, że w ogóle jej to nie przeszkadza, że najczęściej kojarzycie ją właśnie z występów w telenowelach. Mnie najbardziej kojarzą z roli Marty albo Walerii i właściwie to jest miłe. Ludzie chyba najczęściej oglądają telewizję, nie chodzą do kina czy teatru, więc łatwiej jest im zapamiętać te bohaterki. Ale aktorka jednak przede wszystkim realizuje się w teatrze. Ale zdradza też, że nie potrafi z perspektywy widza oglądać przedstawień, bo wtedy przeraża ją to, jak bardzo aktor jest obnażony na scenie, jak wszystko z perspektywy widza dokładnie widać. Przyznaje, że przez lata nie przyzwyczaiła się jednak do krytyki i nadal ona ją dotyka. To jest być albo nie być. Aktor powinien się podobać, chociaż może to nie brzmi najlepiej. Ostatnio się zdziwiłam, że jakaś rola może pewną osobę zachwycić, a drugą rozczarować. Wydawało mi się, że jeśli ktoś jest dobry, to jest dobry i ludzie to widzą. No nie, ilu ludzi tyle opinii. Dlatego też ja czasem w komentarzach, kiedy ktoś mi pisze, że mam mówić wolniej, to mówię, dobrze, postaram się, ale zaraz potem czytam, że mam mówić szybciej, bo przynudzam, bo rozciągam i to nie tak, że za długie te przerwy. Więc mówię, dobrze, postaram się, no ale potem już nie wiem, co robić, więc po prostu robię tak, jak czuję, bo no, ludzi jest wielu, każdy ma swoją opinię i trudno naprawdę dogodzić każdemu. No i pani Ewa dlatego też po latach nie ukrywa, że choć kocha granie, dziś wybrałaby je znowu, to jednak przyszło jej w życiu za tą miłość zapłacić dość dużą cenę. Gdybym mogła zdecydować jeszcze raz, co chcę w życiu robić, to chyba wybrałabym znów aktorstwo. To jest trochę bez wyjścia. Często teraz słyszymy, że ktoś nazywa się aktorką, piosenkarką, modelką i jeszcze kimś. Mnie wychowano i kształcono w szkole teatralnej w poczuciu misji. Powiedziano nam, że jeżeli zaczniemy uprawiać ten zawód tylko dla pieniędzy, to mamy z nim skończyć. To temu przeczy. Mimo swojego wrodzonego lenistwa połączonego z ogromną pilnością, to bardzo cenię sobie to poczucie misji, mówiła w Onecie. Mi się wydaje, pani Ewo, że generalnie w każdym zawodzie, jeżeli robimy to tylko dla pieniędzy, to robimy to średnio, bo jednak, żeby coś robić dobrze, to potrzebna jest ta iskra i ta pasja. I to powiedzenie, które mówi, że rób to, co kochasz, a nie będziesz w pracy, naprawdę ma duży sens. I dlatego ja na przykład bardzo się cieszę, że mogę robić to, co uwielbiam, ale naprawdę można być rewelacyjnym w każdym zawodzie, pod warunkiem, że robimy to, co kochamy. Dużo też o pani Ewie mówi się w kontekście jej powrotu do kościoła katolickiego i do żarliwej wiary. Pani Ewa w wywiadach podkreślała, że ten taki moment, w którym właśnie poczuła tę potrzebę, nastąpił po śmierci jej taty.
taty, któremu bardzo na tym zależało, żeby córka nawróciła się do Boga. Myślę, że bez wiary byłabym na dnie pod względem wyborów i decyzji życiowych, przyznała. I choć dodaje, że wiele rzeczy złożyło się na jej odejście od kościoła, to w latach 90. nastąpił u niej właśnie ten przełom, o którym wam wspominałam. Któregoś dnia modliłam się słowami wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela i zastanowiłam się, co tak naprawdę to znaczy. Doszło do mnie, że Bóg mnie kocha. Ta świadomość mnie zmieniła. Jak rozpuszczone dziecko zrozumiałam, że cokolwiek zrobię, Bóg będzie mnie kochał. A pani Ewa zdecydowała się iść do spowiedzi. Było to Wielki Piątek. I mimo, że miała trochę tremy, zdecydowała się pójść do konfesjonału i mówi, że ta rozmowa zmieniła jej życie. Pomógł mi ksiądz, który nie był surowy i który mnie wysłuchał. Tak się zaczęło. To było ogromne przeżycie, wspominała po latach. I choć sama przekonuje, że dostrzega błędy Kościoła, nie jest w stanie tej swojej wiary odciąć od niego. Kościół zrobił wiele błędów, powoli je naprawia, ale to nie znaczy, że Boga nie ma, a ludzie tak łatwo z Niego rezygnują, z sakramentów, przez co z Boga samego. Sami rezygnują z życia wiecznego. A pani Ewa mówi, że każdy dzień zaczyna od mszy świętej. Ale warto tutaj wspomnieć także o drugim małżeństwie, też szczególnie w tym kontekście, właśnie w kontekście wiary, bo choć ślub, który wzięła z Niemcem, z grafikiem komputerowym, poznanym podczas wizyty u córki w Berlinie w 2000 roku, był dla niej ważnym wydarzeniem, to jednak małżeństwo nie udało się utrzymać, a pani Ewa powiedziała, że do dziś się nie rozwiedli, ponieważ dla niej ten kontekst wiary jest ważniejszy niż poznanie kogoś nowego. Rozstaliśmy się, ale formalnie jesteśmy małżeństwem. Mam ślub kościelny i przed Bogiem przysięgałam jemu wierność. Doskwiera mi samotność, jak każdemu, kto jest bez pary. Jednak wolę być sama i móc korzystać w kościele z sakramentów, wyznała aktorka. Dodaję też, że chociaż córka, tak jak już wam wspomniałam, mieszka w Berlinie dzisiaj, zrezygnowała z aktorstwa i swoje życie związała z wykonywaniem zupełnie innego zawodu, to pani Ewa ma z nią bardzo dobry kontakt. Choć trochę żałuje, że nie mogą spotykać się co niedzielę na tak zwanym obiadku, to jednak ich relacje są okej. Aktorka także cieszy się na każde spotkanie ze swoim wnukiem, którego, jak przyznaje, kocha bezgranicznie, rozpieszcza pewnie niesamowicie. Kocham wnuka bezapelacyjnie, bezgranicznie, bez zastrzeżeń. To chyba normalne wśród dziadków, że nie mamy takiej odpowiedzialności, jest tylko czysta miłość. Ale jak przyznaję, nie tylko te kontakty rodzinne, nieudane małżeństwa były kosztem tej kariery, którą zrobiła, to jednak nie jedynym. Drugim jest brak anonimowości, zwłaszcza gdy biegnę z wnukiem po plaży, a ktoś mnie filmuje. Ale nie narzekam. Większość ludzi odnosi się z ogromną sympatią, pamiętając moje role. Właśnie, bo my czasem zapominamy, że jednak ci ludzie, którzy pracują w ten sposób, że oddają siebie nam poprzez ekran, poprzez występy i tak dalej, mają też prawo do prywatności. Czasem traktujemy ich jak małpki w cyrku, ale mówimy, no taki koszt, no przecież no, oni są znani, powinni się cieszyć, bez nas nie istnieją. No, bez nas nie istnieją, ale czy to upoważnia nas do braku szacunku dla ich życia? Bo wydaje mi się, że jednak nie. Pani Ewa obchodziła także jubileusz 50-lecia pracy scenicznej. Z tej okazji właśnie na scenie Teatru Kwadrat, na której to możecie regularnie panią Ewę oglądać, prezentowała monogram Nieostrość widzenia, więc jeżeli ktoś chciałby z panią Ewą tak się sprawie face to face zderzyć, zobaczyć ją na żywo podczas wykonywania tej swojej największej pasji, to zapraszam do Teatru Kwadrat. Będziecie mogli właśnie bardzo dokładnie panią Ewę pooglądać, tak jak sama przekonywała, że widzi widz w teatrze aktora i jest to zupełnie inne doznanie niż poprzez ekran. Czy to w filmie, czy to w serialu, zdecydowanie teatr ma swoją magię, a Teatr Kwadrat wystawia naprawdę fajne sztuki, więc wam serdecznie polecam. Panią Ewę serdecznie pozdrawiam. Życzę udanych występów w filmach, serialach, no i przede wszystkim właśnie w teatrze. Was zapraszam do komentowania, subskrybowania i do tego, byście odwiedzili mnie już niebawem. Zaraz tutaj pojawią wam się odcinki, które jeszcze możecie zobaczyć, więc jeśli macie trochę czasu, to zachęcam, żeby ze mną zostać, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.